Dobra, czekamy, bo już tutaj coś przyszło. Szmatki jeszcze dodatkowo zamówiłem. Jakaś mikrofibra miała być, a tu jakaś siatka. Nie wiem po co to. Tylko z jednej strony możesz wytrzeć. Do pieca. O! Nie, to nie jest to, co myślicie z buczuk. Lejek do lania oleju do silnika. Czy oni różowe przysłali? Dobra, tam do pieca. O, i jest linka, którą zamówiłem, co mi wpadła do drzwi. Bajka. A, i tutaj jeszcze ściereczki. Tu mam jeszcze drugą paczkę. Jest tak, włącznik. Podobno działa. Oczywiście spineczki do tapicerki. No to przydaje się za każdym razem, kiedy tapicerkę się odpina. Zaczynamy działać. Coraz więcej tutaj siuwaksu widzę. Jest. Patrz, niby jest przed południem, a dalej ciemno. To jest pogoda. Trochę zimno w tym Passacie, ale może dlatego, że całą noc okno było otwarte. Wentylacja działa. Nie no, może trochę wyjadę. No dobra, no to wyjedziemy, zobaczymy. Może nie będzie padać śnieg, bo już zapowiadali. Dobra, także zapraszam was na kolejny film. Walczymy dalej z systemem zła. A jak to będzie, to ci nie powiem. Gdzie ja mam te klucze? Już gdzieś klucze mi posiało. Ciekawe, czy odpali. O, coś się kręci. Jest, poszedł. Szybcy i wściekli. Wyjadę to razem z drzwiami. Dobra, trzeba wyłączyć, bo ropa po 6 zł. No! Jeszcze coś mi tu nasrało. Trzeba do przodu podjechać. Steropianik. Drucik jest, niech leży. Sprayem się walnie, będzie dobrze. Już wiem, jak wyjąć to. To podobno trzeba wykręcać. I z drugiej strony tak jakoś na lewo. Na lewo. Podobno wyjdzie. I nic z tego. Jest, wyszła. No i teraz to powinno wyjść normalnie, nie? No, wyjdzie normalnie. Tak. Pokażę ci, że niby coś wychodzi normalnie. Ja nawet nic nie uszkodziłem. I teraz mam dojście do tego czegoś, więc gdzie jest ta linka, gdzie jest ten zamek? Łomik zostaje, jakby coś mnie zdenerwowało za mocno. Zobaczymy, czy ta linka w ogóle pasuje. No, prawie identyczna jak tamta. Z tym, że tam może będzie lepiej trzymać. Musi być z tej strony. Tak mi się wydaje. Czekaj, nie będzie tak. Tak, siła grawitacji będzie tak działać. Dobra. To się mówi pierwsze wsadzenie. Już byłoby pół sukcesu, nawet większość sukcesu, ale nie mogę znaleźć drugiej śruby. To strach wkręcać. Zamówiłem jedną u babki, ale ona jeszcze mi nie przysłała. Może oszukała gdzie? A tu nie mogę znaleźć w tym czymś. To jest normalnie zaczarowana kraina. Próbowałem wszędzie poszukać, no i powiem ci, nie znalazłem. No i chyba trzeba przerwać robotę. Ktoś mówi, niekontrolowana przerwa w robocie. Nie ma śrubki, to ja nie będę się to męczył. Właź do środka, gnido ty. Dobra, kończymy na razie, bo bez śruby to wiesz, co może chce zrobić. Wszystko jest, a akurat tej jednej to nie ma. Pamiętam, odkręcałem tymi śrubę krętami. Nie, gdzieś to musi. O! Znalazłem! Klakier znalazł! Na razie będzie trzymał na takiej śrubce. No! Póki listonosz nie przywiezie czegoś normalnego. Teraz trzeba to jakoś wsadzić. To jak to wsadzić? Jeszcze nie wsadziłem, a już będą problemy. Wsadzamy. Teraz dokręcamy śrubkę tą naszą. Z pudełeczka. Żeby teraz mi tam nie wpadła. Lipa będzie.
kurczę. Mogę nam szmatę jakoś wsadzić. Debil zawsze na farta, nie? No! Zabezpieczenie pierwsza klasa. Dobra, wsadzamy dalej. Dobra, odginaj to. To chyba jakoś tak nie było. Będzie ładnie. O! O! No i dobra. To mój lakier. Do zamka daleko. O, ważne, żeby rdza nie brała. Prawie jak nowe. Trzeba zabezpieczyć. Widzisz, jak ładnie wygląda? Trochę jest krzywizny, ale to niedużo. Zobaczmy, czy to w ogóle będzie się zamykać. Może niewyrobiony. Może trzeba pomóc mu, to się wyrobi. Bo już widzę, tu mi coś nie gra. Kurwa, może to zamek jest zły. Kurwa, no ja wiem, co tu nie gra. Ty, no zobacz. Wszystko jest tak, jak trzeba. No! Oj, się nie domykają. Dobrze, że szyby nie wstawiałam, bo chciałam już szybę wstawić, ale widzę, że to się nie gra. Pierdol. No muszę mieć zawsze takie problemy. Chyba, że to ten plastik trzeba zdjąć. Nie wiem. Całe drzwi kosztują 200 zł, nie? A sam zamek od 60 do 200 zł. I kurwa nie wiem, czy nie kupić tych jebanych drzwi, bo tu kurwa. Do tego Passata B5FL nie pasuje zamek, który zamówiłem u gościa, który kurwa się zarzekał, że to jest ten zamek. No! Ach, więc tak jak widać, zamek jednak nie pasuje do tego auta. Ale do zobaczenia, do następnego.